Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa ponownie na kolejnym wydaniu na kanale Regionalizacji Podlasie. W kolejnym wydaniu, już 49, po 1 kwietnia oczywiście. Dziękuję też za życzenie dla kanału na kolejną rocznicę. I też dziękuję subskrybentom za subskrypcję kanału. Dobrze, teraz przechodzimy, drodzy Państwo, do konkretów. Jak Państwo wiecie, odbyły się, znaczy odbyła, miała się odbyć debata. Organizatorem był pan Marcin Duszek debaty. Spotkanie było podwójne. Pierwsze spotkanie dotyczyło promocji i prezentacji kandydatów na radnych. A drugie spotkanie było poświęcone debacie. Debacie po prostu wyborczej, można tak powiedzieć. Aczkolwiek to daleko od słownictwa debata. No ale to tak na marginesie. Chodzi o temat debaty. Ja to może teraz przejdę raczej do kwestii tej konkretnej debaty, którą zorganizował pan Marcin Duszek, a na końcu podsumuję po prostu całość naszego, można powiedzieć, życia społecznego i debaty wszystkich uczestników i kandydatów na burmistrza czy do Rady Miasta. Dobrze, drodzy Państwo, może, a jeszcze taka informacja. Chciałbym oczywiście, żebyście Państwo uczestniczyli bezpośrednio. Oczywiście to jest na żywo program i chciałbym, żebyście po prostu komentowali, zadawali pytania ewentualnie. Ja to przekieruję ewentualnie do, znaczy, jeżeli ktoś będzie chciał to obejrzeć oczywiście, czy kandydaci, może jakieś spostrzeżenia będą jeszcze odnośnie kwestii właśnie debaty, czy w ogóle wyborów naszych, powiem, że pseudo takiej debaty, bo ona fakt faktem się naprawdę nie odbyła. Oprócz oczywiście zorganizowania przez pana Marcina Duszka takiej własnej, można powiedzieć, debaty, aczkolwiek to daleko. Moim zdaniem oczywiście to jest moja indywidualna opinia. Dobrze, ja może teraz przejdę tak pokrótce. Teraz był oczywiście okres świąteczny, nie bardzo było tak czas, żeby się przygotować, bo jak to zwykle jest, ja to zażartuję sobie teraz w tym momencie, jeżeli chodzi o ten okres świąteczny, taka gonitwa, można powiedzieć, za wszystkim, za niczym. Najistotniejsza rzecz umyka, jak zwykle. Gonimy za zakupami, za obfitym stołem, a te kwestie takie bardziej istotne umykają oczywiście. To jest moja taka uwaga. No i też między innymi oczywiście ja poświęciłem trochę czasu i tej pomocy jak domowej trochę. Trzeba było coś tamkolwiek więcej jako mężczyzna z siebie dać w tym momencie, w tym okresie takim świątecznym, przedświątecznym. No plany są, tak można powiedzieć, wynikają z momentu na moment. Się zmieniają i tak czasami jest. Dobrze. Nie usprawiedliwiając się, troszeczkę się starałem jakoś to przygotować. Nie wiem, na ile to mi się uda. Państwo to ocenią. Dobrze, ja teraz już przechodzę do tematu takiego istotnego. Właśnie tej debaty, która została zorganizowana przez Marcina Duszka i tak. Tutaj jeden pierwszy prelegent, czy osoba, rozmówca, która zadał pytanie dla pana Marcina Duszka, bo cały czas podkreślam, że to była jedyna debata i jedyna zorganizowana w miarę profesjonalnie rozmowa z mieszkańcami. To tak jeszcze wspomnę na tym na zakończenie. I tak, pierwszy rozmówca napomknął temat zamknięcie przejazdu na ulicy Kościuszki, to jest, bo mieliśmy tutaj w tym regionie dwa. Jeden główny jest oczywiście na ulicy Partyzantów, drugi był na Kościuszki w związku z budową, można powiedzieć, wiaduktu. No i tutaj w takich, można powiedzieć, bardzo dosadnych słowach tutaj pan użył, jeżeli ktoś ma ochotę, może obejrzeć, bo to była transmisja na żywo. Można sobie, ja później tutaj zrzucę link jeszcze pod tym, będzie oddzielny po prostu z tego dzisiejszego wydania odcinek, to już 49. Ja postaram się zwrócić link do całości tego przebiegu tej debaty,
i zadawania pytań. Tam oczywiście są też kwestie bardzo cicho, bo nie wiem, o co chodziło. Mikrofon pana Duszka był ok, a ten mikrofon taki dla publiczności był dosyć cicho. Nie wiem, z czego to wynikało, ale to już jest kwestia techniczna, niezależna tutaj ode mnie. Także, bo ja relacjonowałem to wydarzenie w sensie takim, można powiedzieć, technicznym, transmitowałem jako kanał. Ja osobiście, oczywiście, jako, można powiedzieć, osoba techniczna, zamówiona przez pana Marcina Duszka do transmisji na żywo, to tak woli takiej wiedzy, żeby ktoś miał po prostu wiedzę, taką w sensie, dlaczego tam po prostu ja osobiście i kanał Regionalna Telewizja Podlasie tam po prostu był i transmitował też oczywiście w drugiej tej części, można powiedzieć, tego wydarzenia, tej debaty, zadawałem też pytania, to przejdę później do dalszego komentowania, ale tak, chciałbym po prostu streścić wszystko od początku, tak. I wracając, zamknięcie przejazdu na ulicy Kościuszki, tutaj pan właśnie użył takich dosadnych argumentów i prawidłowo. Dlaczego o tym wspominam? Bo wiadomo, ten gorący okres wyborczy i opinie mieszkańców miasta są takie, jakie są. Podejrzewam, że w większości chyba się wszyscy przychylamy do kwestii tego właśnie pana, który zadawał to pytanie. I no i tak generalnie przyznam się, że jest to no, duży kłopot i problem. On będzie, wiem, że chyba ten wiadukt ma być budowany jeszcze około 2-3 lata, nie? Tak teoretycznie, nie wiem, zależy pewnie od środków też, nie? Jakie będą tutaj dla nas, znaczy dla miasta, czy miasto pozyska ewentualnie jakieś środki, które może przyspieszą ewentualnie budowę tego wiaduktu. Nie wiem, trudno mi tu odpowiedzieć na te kwestie takie długości budowy. Tutaj nie jestem aż na tyle zorientowany. Oczywiście, jak zawsze w każdej budowie możesz termin przesunąć, to jest jasne, z jakichś obiektywnych czy subiektywnych przyczyn, to jest też trzeba brać to pod uwagę. I teraz 3 lata mamy, proszę Państwa, jeden przejazd tutaj w okolicy, no to faktycznie to jest problem. Usprawiedliwieniem, to co tam dziś mi się obiło uszy, słyszałem, że to jest, że znaczy strona jakby kolejowa musiała coś dostać, w związku z tym, znaczy dostać w sensie takiego, no można powiedzieć, takiej łapówki, w sensie, że tak zażartuję teraz, nie, że łapówka polegała na tym, że miasto musi się zgodzić na zamknięcie wiaduktu, inaczej nie dostanie kasy z PKP, nie? Także ze spółki PKP na budowę właśnie, znaczy do dotacji, czy tam do dołożenie do tego budowy, nie? Większość chyba tych pieniążków to jest właśnie z PKP, ale po prostu, drodzy Państwo, no nie wiem, na jakim poziomie to były negocjacje prowadzone. To przecież nie można czegoś oddawać tylko i wyłącznie, bo nie wiem, bo druga strona stawia takie wymogi. No to chyba jakieś negocjacje polegają na tym, że negocjujemy, nie wiem, czasookres, nie wiem, zamknięcia, załóżmy, budujemy początek, załóżmy, ten główny taki tego wiaduktu, nie wiem, na jakich to etapie, w sensie technicznym, może tutaj osoby, które może znają się i śledzą temat jakby od strony technicznej, jak to wygląda na przykład taka budowa takich wiaduktów, nie? I z czym to się wiąże odnośnie właśnie takiej obiektu takiego, nie? Bo to wiadomo, że to jest wszystko nad torami i tak dalej, nie? Jak to się wiąże z bezpieczeństwem przejazdu i tak dalej, tego obiektu. No oczywiście, ale tutaj zakładam, że to chyba nie ma znaczenia, no bo jeżeli pociągi tak jeżdżą, nie, czy to był przejazd otwarty, czy zamknięty, to i tak jest jakieś tam niebezpieczeństwo, no bo coś zawsze może się wydarzyć, to tam raczej wydaje mi się, że to nie był aspekt taki, moim zdaniem oczywiście, nie znam się na tej technologii i zabezpieczeń budowy takich wiaduktów nad przestrzenią kolejową. No ale to tak, moim zdaniem te negocjacje chyba nie były, to było może na zasadzie takiej, że mamy propozycję, Urząd Miasta podjął taką, no to dodają nam kasę jakąś tam, nie? No i my się zgadzamy, koniec, kropka. No tak jak wiele rzeczy w naszym kraju poprzez pochodną na przykład, no tak jak nasz słynny premier Morawiecki tu w Polsce powiedział, że nie zgadza się na nic w Unii Europejskiej, a podpisał w Unii Europejskiej wszystko, co tam mu podłożyli. No podobnie, tak myśmy, nasza władza Urzędu Miasta, tak oczywiście ja tutaj zażartowałem teraz sobie, ale to z żartów wynika jakiś morał zawsze, tak mi się przynajmniej wydaje. Czy jakaś wskazówka może tak. I teraz tak, drodzy Państwo, jak oceniacie sytuację taką w tej chwili? Ona jest naprawdę poważna,
Tu już tam pan tłumaczy, proszę, odsyłam do obejrzenia pana sugestii, wypowiedzi, nie? Przecież jeżeli na ten okres będziemy, no przejazd jest jeden, nie? W razie jakiegoś zagrożenia po drugiej stronie miasta, straszy, czy jakieś pogotowie i tak dalej, nie? No to jest sytuacja losowa, wiadomo. No to jest, to są już naprawdę, mogą być tragedie i tak dalej, nie? Oczywiście odpukać, żeby tam się nic nie wydarzyło, ale ten okres chyba bodajże 3-letni, no to jest tym okresem naprawdę takim dosyć długim i wydaje mi się, że to ta decyzja od strony naszego, można powiedzieć, władzy teraz obecnie jeszcze sprawującej była chyba raczej nie do końca przemyślana i trafna, nie? No ale to już wyborcy mogą to ocenić i ewentualnie przy urnach. To jest też aspekt między innymi taki, że podjąć decyzję, czy było to mądre, czy nie. Ja tutaj nie definiuję strategii i zasad przeprowadzenia, może były one słuszne, nie? Ale tutaj mi brakuje jednej rzeczy. No po prostu takiej rozmowy z mieszkańcami i debaty dziś, nie wiem, na poziomie, chyba była coś takiego w urzędzie, ale ja osobiście nie byłem zaproszony na to, czy na mój kanał. To jest po pierwsze, może była jakaś tam kwestia, może był ze strony PKP, ktoś tam przyjechał i były jakieś rozmowy, nie wiem, w kuluarach, jak się mówi, czy nie wiem, w pokoju zamkniętym u burmistrza, nie, ale nie było to społecznie nagłośnione i nie było to po prostu publiczną jakąś taką rozmową, nie, oceną jakąś, nie wiem, kryteriami, szczególnie dotyczącymi tutaj mieszkańców tych ulic i po drugiej stronie oczywiście przede wszystkim mieszkańców, nie, miasta. Ja o tym nie słyszałem, może się mylę. I tutaj właśnie w momencie teraz, kiedy już wybory są tuż, nie, praktycznie za parę dni, to już teraz jest, jak to się mówi, musztarda po obiedzie, no można tak jak to przysłowie mówi. Także to jest, no to jest minus taki i naszej ogólnie sprawowania nadzoru u władzy nad takimi sprawami i komunikacji. Po prostu jej po prostu nie ma, nie? Coś władza robi. Coś, a to nie tylko władza w sensie takim burmistrz, nie? Bo przecież i są Rada Miasta jest, przecież ona też odpowiada, ona głównie odpowiada, bo to oni podnoszą ręce i głosują nad tymi wszystkimi rzeczami, nie? Podniosą łapki, paluszki i pyki, przyciski, jak teraz w dzisiejszych czasach wciskają, nie? A zresztą nasze, jak gdzieś tam było wspomniane, chyba na tej debacie u nas rady posiedzeń, sesji Rady Miasta odbywają się w ciągu nawet 10 czy tam 15 minut, nie? No to właśnie to tak to działa. A później dziwią się mieszkańcy, że nie ma po prostu odniesienia się do tych kwestii istotnych. Ja nie mówię, że czasami się borykamy się, zastanawiamy się nad takimi istotnymi rzeczami, typu ścieżeczka, drużeczka, ale tutaj zamknięty przejazd na tyle lat, jedyny tutaj w pasie iluś tam kilometrów, żeby można było na drugą stronę miasta się przedostać, no to jest jakieś chyba coś nie do końca to. Mogę się mylić, ale jeżeli jest to było słuszne z jakichś tam obiektywnych przyczyn, ja bym to zrozumiał, ale nikt na ten temat, przynajmniej ja o tym nie mam wiedzy, nikt o tym nie rozmawiał, nie dyskutował, po prostu władza przyszła, powiedziała, że tak zrobimy, koniec, kropka, podjęła decyzję, radni ręce podnieśli, tak jak wspomniałem, załatwili temat, a teraz mamy pasztet i digos, dobrze. Przechodzimy do następnej kwestii. Ten sam pan powiedział odnośnie aspektu bałaganu na żwirowni. Tam w też dosadnych słowach, proszę, też odsyłam do filmu na żywo z tej debaty na tym kąpielisku, tam przy strefie kąpieliska, jakie są tam po prostu no, rzeczy, które nie powinny być, przynajmniej powinien być jakiś cykliczny porządek tam robiony. Ja też przychylam się do takich, i tam wspomniałem chyba na tej debacie, że to też świadczy o kulturze naszej, takiej, nie wiem, częściowo narodowej. No, jak wiadomo, wszyscy wiemy, słynne wyrzucanie śmieci do lasu, nie? Też mamy taką mentalność, nie wiem, chociaż w dzisiejszych czasach można wystawić pojemnik i tak za to płacimy, nie? Ale nie wiem, czasami się dziwię i zastanawiam się, o co to chodzi, że nie, i tak płacimy, a wrzucamy tam gdziekolwiek. Nie? I tutaj jest jedyny aspekt usprawiedliwiający, wydaje mi się tak przynajmniej, że nie ma po prostu, no oprócz takich toalet, nie, no takie przynajmniej jedna czy dwie powinny być tam już na stałe. Nie wiem, może są
w okresie takim wakacyjnym i tak dalej, czy takim ogólnie w okresie całorocznym są jakieś toalety, nie? No bo wiadomo, czy ktoś idzie na spacer z dziećmi, czy sama młodzież idzie tam, nie? Bo tam przecież też młodzież się spotyka, gdzieś musi się spotykać. Nie ma tak w mieście takiego miejsca, żeby tam wieczorem mogła się spotkać. Kawiarenka nasza tu jest zamykana w centrum po 19 bodajże. Jeszcze jedna kawiarenka, która tam dłużej troszeczkę jest, nie? Ale nie zawsze, czy młodzież ma środki, żeby pójść do kawiarenki i pieniążki, żeby tam być w kawiarence, także się spotka. I między innymi tam się pewnie też spotyka młodzież i biesiadują, mają jakieś tam swoje też racje. No i później jest bałagan, no taka prawda. Jeżeli nie ma koszy na śmieci, nie ma jakichś może takich dużego takiego nacisku, żeby gdzieś, nie wiem, tabliczki wyrzuć tu, wyrzuć tam, nie śmieć i tak dalej. Taki bardziej taki może graficzny, medialny taki nacisk na porządek taki. No bo zdaję sobie sprawę, że tego się nie na, jak się za młodu nie nauczymy takiego pilności, takiej porządku i tak dalej, no to później tak to jest, nie nas to, bo nie u mnie to na podwórku, nie u mnie to w domu i to mnie nie interesuje i mogę śmiecić i tak dalej. No też taka mentalność też taka pokutuje, nie wiem jaka jeszcze komunistyczna, czy taka cywilizacyjna, nie wiem. Ale to tam zostawiam, bo już tej władzy to już na pewno nie. Tylko mogę założyć, że możemy mieć aspekt taki, że wrzucając właśnie kartkę, wracam do kartki, wziąć pod uwagę na przykład syf, tak jak tu pan nazwał, i bałagan na żwirowni, nie? Jeżeli ten burmistrz, czy radni, czy tam cała ta, można powiedzieć, władza, która do tej pory rządziła, nie potrafi pilnować takich podstawowych rzeczy jak porządku i czystości, no to, no nie wiem, no, też mogę więcej dodać. Dobrze. Też ocena Państwa. Bardzo proszę. Aha, jeszcze przypominam proszę o komentarze na czacie. Ja bym tutaj mógł, bo to jest kwestia, drodzy Państwo, jeżeli byście, no można powiedzieć taką, bo nie chodzi o to, że ja przedstawię swoje racje, nie chodzi o taką polemikę, nie? To, że ja coś powiem, nie macie Państwo się z tym nie zgadzać, mieć inny pogląd, mieć swoje zdanie i tu nie chodzi, że ja jestem wszystko wiedzący i mam swoją opinię jakąś taką może też powielaną, czy zastałą taką opinię gdzieś. I bardzo proszę o taką no, równowagę w dyskusji, nie? Bo to zawsze jest ważne, nie? Żeby nie było tylko moja tutaj jakby dyskusja, moja wypowiedź, a żeby była to taka wypowiedź Państwa, nie? Także zapraszam do czatu jeszcze raz, przypominam, że można po prostu, czy na Skype'a też, nie? Jeżeli ktoś chciałby się połączyć, nie? Przypominam też, na Skype'a można się połączyć. Dobrze, jeszcze sprawdzę, drodzy Państwo, tak tu wątek ten przerwę, bo jeszcze przypominam za każdym razem, że ja to prowadzę kanał jednoosobowo, nie? Także techniczne rzeczy tu muszę też nadzorować i zaraz zobaczymy, czy to jest w porządku. Dobra, na razie jest w porządku. Zobaczymy. Dzisiejszy program jest mniej więcej przewidziany na. Tak, jeszcze zobaczę. Dobra, tu zatrzymam. Przejdę tutaj. Dobra. Jesteśmy tu. Dobrze. Dobra, jest w porządku. Leci. Tak, następny wątek. Ja oczywiście teraz w tej chwili opisuję, czy tak komentuję całą tą debatę, jaką zorganizował pan Marcin Duszek. To było w ubiegłym już tygodniu. Będzie zaraz tydzień czasu i no i te wszystkie kwestie, które zostały tam poruszone, w tej chwili tam opisuję, czy komentuję. Którzy uczestniczy tam poruszyli te tematy właśnie, to tak streszczam je tutaj. A właśnie, a propos właśnie tych teorii. Tutaj zadeklarował pan Marcin Duszek, że przeznaczy ze swojego wynagrodzenia na przykład na te, jak oczywiście wygra wybory i zostanie burmistrzem, ileś tam swoich pensji przeznaczy między innymi na toalety, na żwirowni. Tu jeszcze pan podkreślił, że to już drugi chyba było tak. Już drugi rozmówca, że brak aptek jest całodobowy, nie? W Międrzecu, nie? Że to jest ta kwestia też ważna. Nie będę tutaj wypowiadał się, jak to jest z punktu widzenia jakby aptek i
aptekarzy czy firm, które obsługują tutaj, mówię od strony oczywiście biznesowej, nie, nie wiem, czy to jest kwestia po prostu biznesowa, bo za personel wiadomo, trzeba zapłacić za jakieś tam dyżury, czy to jest kwestia po prostu tylko i wyłącznie, czy to miasto musiało, załóżmy, żeby mogła być taka apteka raz tam, załóżmy, w tygodniu wyznaczona, która z kolei, nie wiem, nie mam tutaj wiedzy, jak od tej strony, jeżeli Państwo macie wiedzę, to proszę o komentarze, ale to też jest jakiś taki aspekt publiczny, społeczny, żeby się tym też jako władza zajęła, jeżeli to jest kwestia właśnie tego poruszana. Dobra, i tu jest następny, ten sam rozmówca przy tutaj zwrócił uwagę, no to jeszcze jest oczywiście już, można powiedzieć, historia. Podjął temat już, można powiedzieć, bardzo już historyczny, sprzed paru lat. Likwidacja położnictwa w naszym szpitalu, tutaj w Miedrzycu Podlaskim, szpitalu powiatowym, tu przypominam, że zostało położnictwo zlikwidowane, oddział położniczy. No i tutaj jest oczywiście tak, likwidacja, to co było wtedy, ja tam też chyba próbowałem jakiś zabrać jako od strony takiej reporterskiej, czy takiej dziennikarskiej, nie czuję się dziennikarzem oczywiście, tam jakiś wywiad ze starostą przeprowadzić, oczywiście warunki były takie dosyć polowe, bo wszystko w tempie, tak jak było po jakimś tam zebraniu tej Rady Społecznej Szpitala. I to taka partyzantka, można powiedzieć, nic tam nie wynikało, bo umoty takie odpowiadane przez starostę, które no dobrze, ja tam mogę po prostu też linki podać do tego, był taki podzielony chyba wywiad na dwie części, był on emitowany ze strony społecznej, to właśnie tutaj zwrócę uwagę, społeczeństwo ma to głęboko i daleko nasz szpital, tak bardzo ostro to powiem, nie interesujemy się takimi właśnie sprawami. Interesujemy się wtedy tylko, gdy mamy już jak tą władzę do pieczy, a tak to się po prostu interesuje. Ja zdaję sprawę, drodzy Państwo, teraz dlaczego o tym wspominam, bo w każdym tym punkcie staram się zwracać uwagę na takie merytoryczne i praktyczne rzeczy, bo ja nie rozstrzygam w tym momencie, czy jako nadzór sprawujący, jako starostwo powiatowe, jako starosta, ma obowiązek dbać o fundusze. To jest punkt chyba pierwszy w każdym statucie, ten, żeby jakieś kryteria były takie ekonomiczne, to rozumiem, ale tu jest kwestia społeczna, nie było żadnych takich konkretnych, było tylko takie wewnętrzne jakieś konsultacje z związkami zawodowymi szpitala, ale takich społecznych było, wiem, że spotkanie w Urzędzie Miasta było coś takiego, ale tak naprawdę takich informacji ścisłych, bardziej takich wychodzących do społeczeństwa nie było, po prostu zamykamy, koniec, kropka, bo ekonomii. I teraz ja zadaję pytanie, bo ja nie będę teraz jakby kwestionował decyzji, w sensie, czy ona była trafna w tamtym momencie, czy w ogóle podjęta. Załóżmy, że mogła być trafna i adekwatna do sytuacji, bo zadłużenie, to co pamiętam, było ponad milion, czy 1 400 000, czy 300. Ze związku było powodem, to było podawane tak bardzo z naciskiem, że to właśnie przynosi duże straty, generuje właśnie położnictwo. No i takie były opcje tutaj, że zlikwidowanie jakby tego części, tego, znaczy części, bo ginekologiczno-położniczego oddziału, ale położnictwo, ginekologia miała zostać, nie została, położnictwo zlikwidowano. I co o co chodzi? Że na celu miało tak, zlikwidowanie zadłużenia szpitala. To były takie opcje. W celu, załóżmy, po likwidacji tego szpitala, znaczy przepraszam, nie szpitala, tylko położnictwa, szpital miał zwiększyć jakość usług, w tym diagnostyki. No i tam część jakiejś tam została zakupiona, jakiś po prostu urządzeń do diagnostyki. No i następną opcją po likwidacji tego położnictwa, rozszerzeniu tak jakby innych struktur szpitalnych, zwiększenie zatrudnienia lekarzy specjalistów, nie? To też miało być taki powód. I teraz ja zadaję pytanie nie władzy, tylko społeczeństwu. Czy to się stało, nie? Czy zadłużenie szpitala zmalało? Czy jakość diagnostyki i obsługi pacjenta wzrosła przez, no bo to już chyba w 2020 roku chyba bodajże położnictwo zostało zlikwidowane.
No i czy przybyło nam większa liczba, czy lepszych specjalistów do szpitala naszego tutaj w Międzyrzecu? To tak zostawiam te pytania otwarte do Państwa. Także i tutaj przygotowałem sobie takich, można powiedzieć, właśnie poruszył ten pan, który zabierał głos, ten, że jakie to są zagrożenia, między innymi po likwidacji, to jest jasne, nie? Na przykład dojazd do najbliższego oddziału położniczego to około 300 km w jedną stronę oczywiście, co powoduje wzrost zagrożenia bezpieczeństwa dla rodzącej kobiety i dziecka. Następna taka podniesiona kwestia w związku z zamknięciem położnictwa. To znaczy, to już ja dodałem. Po likwidacji położniczej nastąpiło powolna likwidacja opieki okołoporodowej, no bo jeżeli część wykwalifikowanego personelu albo się zwolniła, nie, poszukała sobie w innych miejscowościach, miastach pracy, no bo to jest jakby automatycznie powoduje to, że nie ma kadr właśnie do opieki okołoporodowej, bo część, to co ja znam tutaj z takiego, można powiedzieć, własnego podwórka, nie będę tu dalej dociekał, że zostały, znaczy osoby, które już były w wieku emerytalnym, przeszły na emeryturę, a nowych kadr, nowych wykwalifikowanych osób nie było, załóżmy, do sprawowania tego opieki okołoporodowej. Nie, chyba zostało jakieś tutaj, była taka komórka, która się tym zajmowała, została chyba zlikwidowana i teraz mają przejąć to po prostu poszczególne ośrodki tutaj służby zdrowia NFZ-u. Na razie to jest chyba w jakichś tych dopiero jakichś takich budowie. Nie wiem. Jeżeli ktoś ma większą wiedzę, to proszę o informację. To też taki aspekt jest właśnie, że zostało tutaj okrojona ta opieka okołoporodowa, nie? Jakby nad dziećmi, nad kobietami po połogu. Także to też jest taki aspekt istotny. I teraz tak, drodzy Państwo, ja teraz może, bo tutaj była ta, Pan poruszył, nie ja to poruszyłem, ja to później też oczywiście poruszyłem temat jakby ogólnie szpitala, potwierdzając sprawę ważną. Aha, jeszcze wrócę do takiej kwestii, żebyśmy mogli tutaj jakby bardziej temat podjąć. O co mi chodzi? I teraz tak, ja zaprezentuję Państwu, bo a propos właśnie wyborów, zaprezentuję Państwu posiedzenie Rady Powiatu w sprawie właśnie podjęcia decyzji odnośnie likwidacji położnictwa. I postaram się tutaj jakby, żebyście Państwo mogli mieć pogląd, po prostu ci radni, którzy podejmowali decyzję, są nadal kandydatami do Rady Powiatu, także bardzo proszę zwrócić na to uwagę. Ci, którzy, można powiedzieć, ja nie będę tutaj podnosił tematu, zaraz jeszcze kwestię poruszę następną odnośnie, bo żeby tak cały wątek szpitalny zamknąć w pewnych ramach, postaram się to jakby ogólnie kwestie istotą, mi się wydaje. Oczywiście ja zdaję sobie sprawę, że społeczeństwo się tym nie interesuje dopiero jak coś naprawdę się dzieje, a władza to wykorzystuje, drodzy Państwo, bo założeniem mojej tej kwestii szpitalnej jest takie, że każdy dopiero ma problem, a problem ma jakby jednostka pojedyncza, nie? Nie idziemy grupowo do szpitala, bo nie wiem, załóżmy, idzie od razu, nie wiem, 30% miasta jednego dnia do szpitala, bo tak sobie idzie na spacer, nie, i przychodzi. Mamy do czynienia, oczywiście, jak ja mówię, takie teraz banały, nie, ale mamy do czynienia po prostu z jednostkowymi przypadkami, no w części choroby, coś nam się stało, idziemy do pierwszej takiej pomocy, nie? I tam szukamy pomocy, nie? I jesteśmy jednostką, nie? A jednostka nie ma znaczenia, drodzy Państwo. I dlatego władza robi w ten sposób, że nam może zrobić, co zechce, nie? Bo my się tym nie interesujemy. I tu jest ten problem. Nie nadzorujemy władzy właśnie nad tymi istotnymi elementami. Nieistotne są drogi, ścieżki, one są ważne. Ja zaraz później do tego też wrócę, nie? Drogi, ścieżki rowerowe, etc. Ważne są bardziej istotne rzeczy. Szczególnie tak jak
służba zdrowia, ona jest bardzo w tragicznych sytuacji, ale przynajmniej starajmy się jakoś to, co możemy i na jakimś minimalnym poziomie ogarnieć, żeby był ten dostęp, żeby to była taka możliwość skorzystania z tego na jakimś minimalnym poziomie. I jak my się tym nie interesujemy, no to później tak jest, nie? Władza podejmuje decyzje, czasami bardziej słusznie w jakiś sposób. Ja nie kwestionuję, bo cały czas podkreślam, że sensowności na ten moment zamknięcia, ale zaraz jeszcze poruszę następny wątek, bo to będzie ciągłość, nie, jeżeli chodzi o nasz szpital, tak drążę temat, ale to jest istotny temat dla społeczeństwa, dlaczego walczę o to, czy tam mówię o tym bardziej, że i będę powtarzał to za każdym razem. Ścieżki, dróżki rowerowe, czy nie wiem, chodniczki są mniej ważne od opieki zdrowotnej ludzi. To jest, drodzy Państwo, a szczególnie przy starzejącym się społeczeństwie. Nieistotnym jest, czy osoba, nawet młoda, czy w średnim wieku, nie, przejdzie jakimś, nie wiem, nawet chodnikiem może mniej równym, czy z jakimiś dziurami, ale jak pójdzie i odbije się od drzwi szpitala, czy nie wiem, czy jakiegoś tam zakładu opieki, no to jest problem, nie? I problem już później taki jest, szczególnie ze starszych osób, gdzie nie mają możliwości dojazdu, czy szukania specjalistów i tak dalej, nie? To jest element taki bardziej moim zdaniem istotny, ale powtarzam, to nie jest wina polityków, to jest wina społeczeństwa, nas wszystkich, że my się tym nie interesujemy. Podam przykład, bo ten wątek zawsze poruszam. Pamiętacie Państwo, jak był protest kobiet mniej więcej tam chyba 21 rok, nie? W czasie koronawirusa wszyscy wyszli, nawet nasze miasto tutaj takie bierne, takie nieinteresujące się. Bardzo dużo ludzi wyszło, nie wiem, tak się mi się wydawało, że prawie pół Mielniczewskie, no przesadzam, ale jak na warunki mielniczewskie, ponad 1000 osób może było. Manifestacje tutaj ulicami przeszły, traktem całym tutaj chyba Lubelska 3 maja tutaj później pod właśnie omen omen pod siedzibę pana Marcina Duszka i były różne tam takie no okrzyki, już nie będę tu, gwiazdki tam były, ponoć padały jakieś, nie? To tak na marginesie żartu też. I bo do czego chcę nawiązać? Jeżeli możemy protestować, tak moim zdaniem mniej istotnej sprawie dla mieszkańców tu Mielniczewskiego Podlaskiego. Protest kobiet. Ja nie rozstrzygam tego, czy to było słuszne, czy niesłuszne, bo Trybunał Konstytucyjny coś tam zaostrzył i tak dalej. Nie dyskutuję na ten, nie będę tego rozstrzygał na ten moment i ten. Załóżmy, że to było słuszne dla jednej strony, dla drugiej strony nie, ale protestowali ludzie, wyszli ludzie, zbuntowali się, jakaś część tam społeczeństwa. Czy miała rację, czy nie miała racji, to nie istotne, ale fakt faktem, że wyszła, zamanifestowała. A do szpitala nikt nie manifestuje, wszyscy się zgadzają, wszyscy są za, likwidujemy, zamykamy, dobra, okej. Okay. I teraz tak, ja w związku z tym, co teraz przed chwilą powiedziałem, można powiedzieć, zaprezentuję Państwu taki króciutką listę osób, które zagłosowały za likwidacją naszego tutaj szpitala, nie? Jeżeli Państwo sobie mogą zerknąć, to właśnie to jest ta lista radnych, bo to jest radni jeszcze tej kadencji kończącej się, nie, którzy zagłosowali, tu widzi Państwo, kto był za, kto był nieobecny, kto się wstrzymał. No, w każdym razie 18 osób w tym głosowaniu było za. Dwóch się wstrzymało, no i nieobecnych było tutaj paru właśnie. Mogą Państwo sobie wejść na listę, zerknąć, także między innymi, ja tutaj przeczytam, bo tak kandydaci obecni, mniej znani dla mnie na przykład, ale tutaj Mariusz Filipiuk, no to przewodniczący, starosta, no obecny jeszcze, nie, kandydat też chyba do Rady Powiatu, to tak już od razu przypominam, głosował za likwidacją położnictwa. Tutaj Łukasz, jest lista, tak, nie, może wszystkich nie będę wymieniał, nie, tych 18, bo część jest spoza tutaj naszego, można powiedzieć, regionu mielniczewskiego, nie, także też pewnie Państwu nie będzie znana na tyle, no bo startują z różnych obwodów, podejrzewam. To jest ważne. Paweł Stefaniuk,
Janusz Kulimowski wstrzymał się, to właśnie. Tak, Andrzej Mironiuk wstrzymał się, to dwóch się wstrzymało. Maksymiuk, Majewski, Łukaszuk. Paweł Litwiniuk głosował za likwidacją położnictwa. Przypominam, Paweł Litwiniuk głosował za likwidacją położnictwa w Miedzycu Podlaskim. No tutaj można sobie tą listę zerknąć, także to ja ją zaprezentowałem. Teraz kto był za likwidacją? Jeszcze przypomnę, że pan Marcin Duszek był przeciw likwidacji. Ja podkreślam, nie rozstrzygam spraw. Musiała być jakaś oczywiście decyzja podjęta. Jeżeli w tamtym momencie położnictwo faktycznie przynosiło takie straty, jak były tutaj obiektywnie, zakładam, podawane przez nie wiem, księgowych i wyliczane, no to nic nie mam do dodania, nie? Po prostu radni, może i słusznie, ja tylko pokazuję, kto głosował za. Lista jest, nie jest tajna, jawna, można ją sobie, no ciężko wyszukać było oczywiście, ale jakoś mi się udało. Jeszcze drugi wątek poruszę później w następnym aspekcie, ale to przyjdziemy do kolejnych kwestii. Dobrze, drodzy Państwo. No tak, zamykam temat tutaj tej części, można powiedzieć, głosowania naszych tu włodarzy, którzy nadal kandydują do można powiedzieć, czy do Rady Powiatu, czy do Rady Miasta, czy na burmistrza. Także to też proszę wziąć pod uwagę, jak bo o czym, drodzy Państwo, teraz ja rozmawiam. Bo jeżeli mamy taką sytuację, organizuję tutaj, no występuję, można powiedzieć, przed szereg pan Marcin Duszek. Słusznie, niesłusznie, nie będę tutaj komentował. Raczej uważam, że słusznie, ktoś musiał być pierwszy, on pierwszy podjął temat, inni się nie stawili na debatę. Właśnie między innymi w takich sprawach powinna być rozmowa. Nie było dyskusji. Ci kandydaci, którzy ubiegają się teraz o mandat na burmistrza, powinni właśnie te kwestie wyjaśnić, przedebatować, odpowiedzieć na pytania, między innymi moje, jako też mieszkańca Międzyrzeca, czy w ogóle no, tak zwanego społeczeństwa, które się nie interesuje, aczkolwiek na drugiej debacie było mniej chyba, wydaje mi się, osób niż na pierwszej, znaczy na pierwszej to nie było debaty, była tylko prezentacja przez Marcina Duszka. I takie było jego po prostu założenie, to jest jego sprawa, on można powiedzieć był tutaj sprawcą tego wydarzenia i tyle. W każdym razie tutaj nic dodać, nic ująć. Jeszcze na końcu wspomnę taką jedną rzecz istotną, wydaje mi się, ale to już na zakończenie tej kwestii debaty właśnie zorganizowanej przez pana Marcina Duszka. Dobrze, i teraz tak, drodzy Państwo, to jest kwestia głosowania, była przed chwilą radnych Rady Powiatu o zamknięciu położnictwa. Już tak chcę wyczerpać temat do końca, do bólu, żebyśmy mogli ten i następny temat, już zamykając całościowo temat naszego szpitala, odkryłem, znaczy może to nie jest jakaś odkrycie Ameryki, jak to się mówi, nie? Ale odkryłem tak przy okazji właśnie, szukając tych rzeczy odnośnie naszego położnictwa. Jak Państwo widzą tutaj, samodzielny zakład opieki zdrowotnej w Miedzycu Podlaskim i teraz dalej odsłaniam temat. Zaraz, momencik, bo jak Państwo wiecie, że ja tu się posługuję cały czas, można powiedzieć, no tak własną pomocą techniczną, nikt mi tutaj nie pomaga, a to jest troszeczkę dosyć niewdzięczne. Dobrze, i teraz, drodzy Państwo, zobaczcie, to jest taki tytuł tego program naprawczy lata 2023-2025 naszego szpitala tu w Miedzycu Podlaskim. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w Miedzycu Podlaskim i tak dalej, nie? I co tam z tego wszystkiego, nie będę tutaj prezentował tabelki, to może sobie wejść na stronę i przeczytać, ale co mnie tutaj tak uderzyło, że założenie poprzedniej, tak jak komentowałem, było takie, że
Po likwidacji położnictwa szpital wyjdzie przynajmniej na zero, nie będzie miał strat, nie? A tu się okazuje, że nadal jest, musi być wprowadzany, tak jak poprzednio był wprowadzany program naprawczy szpitala. I w tej chwili bodajże na 2022 rok, tak przynajmniej ja tak nie miałem momentu, bo to jak wspomniałem, miał się okres świąteczny, żeby się dokładnie pochylić nad tym. Ale tutaj wynika z tego, że szpital nasz ma już w tej chwili ponad milion z kawałkiem, milion sto chyba zadłużenia, nie? Także i pytanie jest następne. Czy na przykład, jeżeli jakiś oddział kolejny przynosi straty, bo te straty z czegoś tam wynikają, czy będzie na przykład ginekologia zamknięta teraz, bo na przykład przynosi straty, aczkolwiek wiem, że chyba raczej przynosi zyski, nie? Ale to tak na marginesie. I tu jest ciekawą rzecz, drodzy Państwo, odkryłem. W 2000, przypominam, że szpital przynosi straty. Nie? Przynajmniej z tego, tak nie wiem, czy ja dobrze to czytałem. Jeżeli błędnie czytałem, jeżeli ktoś mi tutaj zwrócił uwagę, że te kwoty, ogólnie oczywiście podałem kwotę zadłużenia szpitala, to jest chyba kwota netto podana, zadłużenia, to bardzo proszę o sprostowanie. Ja to sprostuję na następnym wydaniu. Nie ma problemu. Ale proszę o informację zwrotną do redakcji, czy w ramach na przykład takiego, tak jak teraz jest emisja na żywo, także czy na czacie, czy na Skype'ie można od razu się połączyć i ewentualnie skomentować, że to nieprawda, że szpital nie ma strat i tak dalej, czy coś takiego. Ale to jest taka tabelka informacji o zatrudnieniu. I teraz tak, nie będę tu wszystkiego, może ja to troszeczkę przejdę, żebyście Państwo to też zobaczyli. Nie wiem, czy to się w całości chyba pewnie nie da się tak wyświetlić, ale takie najważniejsze rzeczy, nie? No to tam personel w przeciągu tych etatów tyle tam, no trzeba to też troszeczkę tam chwilę trzeba, żeby to odczytać, nie? No ale w miarę jak się człowiek tak zastanowi, to jest jasne, nie? Ale uderzyło mnie tak na przykład w 2020 roku, gdzie wybuchła korona, było 13, można powiedzieć, pracownika administracji. No, a już w 2021 19. No i tak zostało do tej pory, że podkreślam, że szpital przynosi straty. Ale na przykład, no, a salowe się nie zwiększyły, wielkość zatrudnienia, pielęgniarki tyle samo, lekarzy widzę, no nawet lekarzy chyba się zmniejszyło, bo 2000, tak, to tak można powiedzieć, że no, w 11 było, w 12 było lekarzy, mówię o pełnych etatach, 2020, 12, mówię o pewnych etatach oczywiście, później 10, no teraz jest 11 na pełnym etacie. A personelu przybyło nam z 13 na 19 administracji. Zakładam, że to zostało spowodowane, nie wiem, tak jak zwykle czynnikami obiektywnymi, typu, że nam Unia Europejska czy jakaś administracja zwiększyła no, tak zwaną papierkologię, no i musieliśmy niestety zatrudnić więcej administracji. Nie pielęgniarek, nie salowych, tylko administracji. A, drodzy Państwo, ja tutaj pominąłem jedną kwestię. Proszę wejść na stronę, jest to podane. To jest taki wrzutka, taka można powiedzieć, żeby zamknąć temat jeszcze szpitala. Ja jeszcze go zamknę, bo zapomniałem o takiej kwestii. Ja to sobie też odnotowałem, żeby to było jasne. Odnotowałem sobie taką rzecz, że a mianowicie, bo mówimy o ekonomii, mówimy o zarządzaniu. Jeżeli powiat nasz na czele ze starostą, który podnosi i radni, którzy podejmują decyzje ekonomiczne, to ja jako podatnik chciałbym wiedzieć, przynajmniej na minimalnym poziomie, ile kosztuje X sprawa, Y sprawa i jakieś tematy takie, które wpływają później na bieżącą eksploatację, czy na, jakby można powiedzieć, na usługi dla pacjentów. A mianowicie zerknę tutaj tak. I co ja sobie tu wynotowałem odnośnie naszego szpitala,
Aha. Jeszcze kwestia, zamykając już, żeby to całościowo, bo tak dosyć długo przedłużyłem temat szpitala, a to są istotne rzeczy, bo drodzy Państwo, się teraz tego nie poruszy. W temacie wyborczym, gdzie debaty nie było w ogóle, nie. Ja po prostu robię za Was, panowie kandydaci, za Was robię, żebyście debatowali między sobą. To ja za Was to odrabiam lekcje. Tak przynajmniej się wydaje. Przepraszam, że za takie górnolotne słowa, ale to, no bo nie można przejść. I teraz o co mi chodzi? Ja tu sobie odnotowałem, tak, też położnictwo było. Aha. O, z kolei któreś dekady były likwidowane i tak otwierane, zamykane kuchnie szpitalne. I teraz ja się pytam włodarzy powiatu zarządzających, jakie koszty przez X tam lat, wiem, że parę razy były te kuchnie lokalne w szpitalu zamykane i otwierane. Ile to kosztowało tutaj, no między innymi starostwo i nas podatników. Przez takie, można powiedzieć, wybryki nieodpowiedzialne moim zdaniem, bo jeżeli jest, rozumiem, ekonomicznie jest nieopłacalne i tak dalej, nie, ale nie można zarazem, nie wiem, w pierwszej kadencji otwierać i za pół kadencji zamykać i znowu otwierać kuchnię i zamykać. To po prostu i nikt nie podnosi za to odpowiedzialności. Czy pan starosta wyjął z kasy ze swojej kieszeni? O, no, notabene, tak jak pan Marcin Duszek zadeklarował, że za własne pieniądze zamówi, czy postawi te toalety na żwirowni na przykład. Szafoba, bardzo proszę, nie? Ile tam pensji, nie wiem, pan starosta by 3-4 za takie hece? Ja się pytam, ile to mogło kosztować takie, bo to na pewno koszty są. Bo jeżeli wyposażamy, jeżeli inwestujemy na obsługę, na personel, zatrudniamy, później ich zwalniamy, no to drodzy Państwo, to jest włodarz, który myśli w aspekcie ekonomicznym. Dziękuję. Więcej pytań nie mam. Zamykamy temat szpitala już definitywnie. To na koniec takie moje wtrącenie, żebyśmy zamknęli temat. Niech każdy z nas wyborców się zastanowi, rzucając kartkę do urny. I później pomyśli, że warto się zainteresować troszeczkę oprócz własnego podwórka, mówię o społecznym podwórku ogólnie, nie? Żeby później nie rzekali, że tutaj coś jest nie tak, tam jest nie tak, a tam ktoś ukradł albo ten złodziej, nie? Nie trzeba epitetów nikomu, nie trzeba nikomu nic dokładać, po prostu się trzeba pytać i interesować. To tak na pokrótce. Dobrze, ja teraz przechodzę do następnej kwestii. Tutaj pan poruszył taki chyba, wydaje mi się, młody chłopak poruszył kwestię donosów, które niby pan Marcin Duszek miał tam na pana Grzyba w związku z budową stoku, tutaj naszej górki stoku, nie wiem jak to nazwać. Ja nie będę tutaj jakby podejmował tematu kwestii w tamtym momencie, jak te sprawy były, no te nanosy czy coś, to mnie po prostu nie interesuje. Mnie interesuje kwestia bardziej istotna tematu decyzji, podejmowanych decyzji przez włodarzy i odpowiedzialności za te decyzje. Czy na przykład, jeżeli stwierdzenie faktu tej inwestycji może być traktowane jako donos, na przykład, jeżeli ona jest nietrafiona, czy obiektywnie jest, można powiedzieć, niekorzystna. Czy to można traktować jako donos? Nie? No załóżmy, że ktoś jakiś popełnia błąd, my mu ten błąd mówimy, słuchaj, nie rób tak, nie? Bo może to przynieść jakieś skutki negatywne. Nie? No to no słuchaj, no, no oczywiście w tym aspekcie takim przedwyborczym można powiedzieć, że to jest jakieś takie
utrącenie konkurenta. Nie? No to tak. No ale jeżeli w tym jest jakaś prawda, tak jak ja teraz na przykład mówię o szpitalu, o decyzjach, miałem nie wracać oczywiście, ale jak mówię o decyzjach ekonomicznych, nie? No to nie jest żaden donos, no to po prostu pytam się o jakieś istotne elementy, nie? Bo jestem wyborcą i chciałbym wiedzieć, nie? Czy dany włodarz z poprzedniej kadencji podejmował trafne. Ja teraz nie rozstrzygam, drodzy Państwo, i nie usprawiedliwiam, bo rozumiem na przykład dany, nie wiem, starosta, czy burmistrz, czy prezydent miasta ma prawo się pomylić. I to jest normalne, nie? Ale też ma prawo odejść, podziękować. Jeżeli popełni błąd, nie sprawdził się, jego założenie było błędne, no to politycznie jest, tak powinno być w normalnym kraju, że przyznaję się do błędu, popełniłem niestety, nie potrafię tego robić, nie umiem, nie daję się do polityki czy do podejmowania publicznych rozstrzygnięć i sprawowania jakiejś publicznej znaczy władzy, nie? Sprawowania władzy publicznej. I koniec. Nie kandyduję, idę, robię, zajmuję się czym innym. I to jest, tak powinno być. A nie ktoś, kto nietrafne decyzje podejmuje, błędne, brnie w tym, nie? I później jeszcze chce, żeby społeczeństwo na niego głosowało, go ponownie wybierało. No drodzy Państwo, no. Ja tutaj nie mam po prostu, no to jest po prostu samo się przez się, no to coś mam tutaj dopowiedzieć, nie? Jeżeli decyzja, ja na przykład nie winię na przykład burmistrza Grzyba, nie? Bo on mógł się nie znać. Czy ta inwestycja była na poziomie projektu, na poziomie na przykład takim czysto ekonomicznym rozpatrywana, czy była jakiś był nad tym nadzór w sensie takim, nie wiem, prezentacji najpierw, przygotowania takiego merytorycznego nad tym, później ekonomicznego, czy w danym miejscu będzie zainteresowanie. I burmistrz mógł o tym nie wiedzieć, ale przecież ma administrację do tego, ma kadry do tego, nie? I są inżynierowie. Jeżeli nie ma, to trzeba zlecić, nie? Przecież administracja też może wyjść gdzieś i zlecić na przykład jakiś, przygotować konspekt na temat właśnie, czy w danym miejscu może taka inwestycja jakieś, przynajmniej nie stratę, przynajmniej no, społeczeństwo jakieś korzyści. A teraz jest pytanie następne, na które ja tam nie znam odpowiedzi jeszcze. Przynajmniej może gdzieś padła. Ile kosztuje takie utrzymanie przez te x lat, nie? Pewnie już będzie dekada, przez te x lat takiej naszej tej słynnej piramidy, ja to nazywam tej górki, nie? Ile samo utrzymanie kosztuje, bo wiem, że zysków to nigdy już nie przyniesie i pewnie nie przyniosło. I nikt za to nie odpowiada. Nie mówię, nie zarzutów tutaj, no oczywiście podstawowe zarzuty to są do na pewno tutaj jakby kwestie, ale przecież radni. Teraz następne pytanie. Przecież ktoś za tym głosował, drodzy Państwo. Nie sam burmistrz podejmował decyzję. No. Ktoś za tym głosował. No bo chytrość była taka, że chcemy trochę pozyskać z Unii Europejskiej. Sami żeśmy dołożyli bodajże 2 miliony, pozyskaliśmy 3 miliony i poszło wszystko w błoto. No. No to tym się mamy sugerować, że jak coś nam część za darmo dają, to my mamy te pieniądze wyrzucać swoje też. No to chyba gdzieś gospodarcze to nie jest. No. I teraz pytam się, gdzie są ci radni? Nie? Mam tutaj przygotowaną też listę tych radnych, którzy w tamtej kadencji, nie wiem kto głosował, jak głosował za czy przeciw takim, można powiedzieć, takim rozstrzygnięciom odnośnie właśnie budowy. Proszę bardzo, to jest ta lista. Niektórzy ponownie kandydują do Rady Miasta Międzyrzeca Podlaskiego. Niech każdy się zapozna z tą listą. To jest kadencja bodajże 2011, 2000, czy 2010, przepraszam, to jest przekłamanie chyba, bo to jest kadencja czteroletnia 2010-2012. A nie, dobrze jest podane, to jest to stok, przepraszam, dobrze, 2010-2012, to jest szósta kadencja Rady Miasta i tu są podane są
znaczy osoby radni, którzy w tamtym okresie, w szóstej kadencji byli radnimi, nie? Przecież oni też decydowali. Oni też podnosili ręce i głosowali za to. Nie sam burmistrz. To nie jest, nie można tylko, oczywiście był to jego może pomysł, był to jakiś konik taki, nie? I nietrafiony. No i facet przegrał i tyle, nie? Może przepraszam za facet, no burmistrz tamtej kadencji nie przeszedł, nie uzyskał mandatu i tyle, nie? I politycznie po prostu został po prostu, no można powiedzieć, pokonany. To tyle odnośnie, ale przecież też są radni, którzy głosowali za tą piramidą, za tą górką. To ja zadaję pytanie teraz, czy właśnie wracam do tej debaty, drodzy Państwo. Czy ona nie powinna się odbyć normalnie? Czy ja teraz jako wyborca nie powinienem tych zadawać pytanie na takiej debacie? Do tych radnych, którzy wtedy podnosili ręce i głosowali za tą inwestycją. Są nazwiska, nie będę tu czytał ich wszystkich. Macie Państwo tutaj przed sobą, można sobie tu zerknąć na nazwiska. Także tu widzę, ostatnio mi się nie wyświetla, ale zaraz może postaram się jakoś to... To tak mniej więcej ci radni. Oczywiście tutaj oprócz pana Zdzisława Frydyskrowskiego, bo on dopiero rozpoczął kadencję od 2013, to on raczej nie brał udziału w głosowaniu nad propozycją. Jeżeli oczywiście to zakładam, jeżeli ta propozycja czy ta uchwała wyszła w tym okresie 2010, bo inwestycja chyba została oddana w 2012 roku, to też proszę o sprostowanie, jeżeli gdzieś się pomyliłem. Ale wydaje mi się, że to w tej kadencji, chyba w szóstej kadencji, ta inwestycja została podjęta. No i proszę po prostu no, zerknąć, zobaczyć i skomentować to, jak Państwo to widzą. Jest lista, są kandydaci, którzy głosowali za taką decyzją, żeby wybudować tutaj u nas piramidę, górkę czy stok, jakbyśmy nie nazwali, nie? No i 5 milionów zostało między innymi przez tych teraz, których między innymi on też niektórzy kandydują tutaj. Nie wiem, nie chcę tu odpowiadać, kto głosował z tych osób, którzy tu są na liście za zatwierdzeniem tego pomysłu, za akceptacją tego pomysłu budowy te nasze górki. To a propos właśnie odpowiedzi, bo tam zarzucił jeden z rozmówców, że pan Marcin Duszek doniósł, jak mógł to zrobić na pana Artura Grzyba w trakcie przedwyborczej kampanii i tak dalej, nie? Mógł oczywiście tego nie robić. Ja uważam, że to może było niewłaściwe, ale no z kolei, jeżeli mamy mieć jakieś argumenty, tak jak ja teraz, nie? Jako niestartujący, czy inaczej powiem, czy startujący się, ubiegający o taką samą funkcję przeciwnik, czy przeciwnicy mają prawo podnosić te tematy, czy nie mają prawa? Wydaje mi się, że mają, nie? Tak samo jak ja, jako wyborca, też mam prawo pytać, nie? Czy z tych kandydatów, którzy tutaj są wymienieni, którzy z nich głosowali za, tak jak widzą Państwo tutaj, za budową tej słynnej naszej piramidy, ja to mówię piramidy, górki inaczej, czy tam stoku, ładnie mówiąc, Proszę to zobaczyć, proszę to skomentować, no bo cóż mogę więcej tutaj dodać, nie? Są osoby, są decyzje i jeszcze dopowiem, przecież i oprócz tych radnych, tego burmistrza, który wtedy sprawował kadencję, też podejmował decyzję o budowie tego stoku. Inaczej mówiąc, zmarnowania tej pieniędzy. I co jeszcze? Jeszcze pieniądze, drodzy Państwo, tamte, które poszły, między innymi parę milionów z Unii, dwa bodajże nasze podatników, to jeszcze przecież przez te 10 lat, nie wiem, czy ktoś by mógł policzyć, ile kosztowało utrzymanie, bieżące utrzymanie tego stoku, tej górki, tej piramidy. To też pewnie podejrzewam, że też już jest jakaś sumka fajna. Nie będę tutaj strzelał, żeby ktoś mnie później po prostu gdzieś nie zbanował i że kłamie czy coś, ale na pewno jakieś koszty to, ale jeszcze co chcę dopowiedzieć. Urzędnicy, którzy między innymi inżynierowie, nie wiem, magistrzy, którzy decydowali o tym aspekcie budowy, przecież są specjalistami, zakładam, nie? Zdają się na projektowaniu, na projektach, teoretycznie mówię, nie?
czy jak się nie znają, no to powinni zlecieć, nie? Czy w tym miejscu, czy w danym punkcie jest to jakieś studium przedwykonawcze, czy powykonawcze zrobić, nie? Czy w tym miejscu będzie to jakiś, przyniesie to aspekt korzystny dla miasta, czy ekonomicznie przynajmniej wyzeruje się to. No przecież ci urzędnicy jeszcze pracują, niektórzy zakładam, pracują w tym urzędzie, drodzy Państwo. To nie jest jakaś tajemnica wielka, nie? I to nie jest, no, powinniśmy wyciągać wnioski i egzekwować. Nikt się tym nie obchodzi. Czy nie obchodzi Państwa, że wydaliśmy 5 milionów poszło w błoto, czy teraz na przykład Urząd Miasta podwyższy nam podatki za, nie wiem, za nieczystości, czy za opłaty za posesję, czy za mieszkania, no nie interesujemy się tym? No to, drodzy Państwo, jeśli się tym nie interesujemy, to ja nie mam nic do dodania. Zamykam temat górki, piramidy, stoku. Proszę przeanalizować temat. Wracamy do spraw kolejnych odnośnie debaty. Już mija godzinka, drodzy Państwo, jeszcze bardzo prawdopodobnie nam zostaje pół godzinki do zamknięcia dzisiejszego wydania. I tak teraz postaram się, nie wiem, czy mi się to uda, tak szybko przelecieć te pozostałe wątki. Tak. Mhm. Żebyśmy tu mogli tak szybko jeszcze tu zdążyć. To poruszyłem. Tak po kolei staram się to robić, jak było na tej debacie. Na debacie, jeszcze raz podkreślam, którą zorganizował pan Marcin Duszek. I tak, jeszcze zabrał głos młody ten mężczyzna, chłopak, odnośnie zapytania. Tu już wspomniałem o tym donosie. Następna to była kwestia, że pan Marcin nie tak brzydko powiem, nie załapał się na listę spisu, nie? Mógłbym powiedzieć, no i tam pan Marcin Duszek odpowiedział, że bardzo jest ucieszony, że się nie załapał, że w tym obecnym kadencji jest to wszystko tak marne, że tego nie. Ja powiem tak, panie Marcinie. Był pan zbyt miękki i zbyt słaby w sensie chamstwa. Drugi pan konkurent, no to będę tutaj lokalny, nie będę przytaczał nazwiska, był bardziej chamski, perfidny, skuteczny i tyle, nie? W polityce, jak w życiu, należy się przeciwdziałać chamstwu siłą i godnością osobistą. To taki żart. Dobrze, to zamknęliśmy sprawę wyboru. A, jeszcze chcę tutaj wątek, jeżeli jesteśmy na wątku wyborów i w poprzedniej spotkaniu, nie tym teraz, tylko w poprzednim prezentacji, którą pan Marcin zorganizował, bardzo pan Marcin podkreślał i chwalił pana premiera Morawieckiego pod niebiosa prawie, nie, że to my dzięki niemu tu zawdzięczamy te 100 milionów i tak dalej. To będzie kolejny właśnie poruszony wątek, ale zaraz za momencik. I ja wejdę na ten wątek za momencik, bo to jeszcze wracam do kwestii, tak, przepraszam, że przeskakuję, ale wracam do kwestii tego młodego człowieka, który poruszył następny temat, już po tym temacie, że dlaczego pan Marcin nie wszedł na listy i tak dalej, to już jakby mnie to mniej, jakby można powiedzieć, bulwersuje, czy mniej to interesuje. Po prostu nie wszedł, gdzieś nie miał, tak jak powiedziałem przed chwilą, bardziej był spolegliwy, czy nie wiem, jak to nazwać, do mniejszy stot. Ale następnym tematem było poruszenie bodajże, czy nasz proboszcz z parafii Józefa miał prawo, czy wystąpić, czy zaprezentować kandydata, czy pomóc mu w kwestii właśnie między innymi wyborcze. Został oczywiście upomniany przez biskupa. Nie znamy treści tego upomnienia, przynajmniej jakiejś takiej oficjalnej nie słyszałem. Jeżeli taka owa była, to bardzo proszę zaprezentować. A ja tu powiem tak. Jako osoba publiczna, proboszcz, można tu, oczywiście ja też mam jakby takie déjà vu, takie podwójne myślenie, ale z drugiej strony przecież też proboszcz jest osobą, można powiedzieć, wyborcą też jest, nie? I dlaczego miałby prawa kogośkolwiek poprzeć, nie?
I tu jest taki aspekt, można powiedzieć, moralny, etyczny, nie wiem jak to nazwać. Bo jako osoba publiczna, duchowna, można zarzucić pewne kwestie takiego poparcia czy wyrażenia jakiejś aprobaty na tą kwestię. Ja zakładam, że może ksiądz proboszcz nie miał jakiejś takiej ścisłej wiedzy co do faktycznego, jakby zaraz ja to później przejdę do tej kwestii, ja poruszyłem na tej debacie właśnie, że to dzięki panu Marcinowi Duszkowi te 100 milionów Międzyrzec otrzymał miasto i mogło wtedy realizować te kwestie, między innymi spraw takich no, typu właśnie zabytków czy naprawy tych zabytków. Ja uważam, że to po prostu było takie. No jakby jak zwykle, no tak jak premier Morawiecki przyznaje sobie pewne kwestie, pewne rzeczy, które tak faktycznie sam nie zrealizował, nie osiągnął. I tak samo pan Marcin Duszek postępuje w podobny sposób. I zaraz ja później to wyjaśnię, ale wracając jeszcze do pana, przepraszam, do księdza naszego proboszcza. Jeszcze raz podkreślę, ksiądz proboszcz ma prawo jako osoba jako też wyborca, bo zakładam ma prawa wyborcze, poprzeć kogo uważa. Koniec kropka. Nic nikomu do tego. Może oficjalnie czy mniej oficjalnie ma prawo poprzeć. Tylko pytanie jest takie, czy w formie takiej właśnie cywilnej, gdzieś tam załóżmy umawia się, czy przychodzi na spotkanie takie wyborcze organizowane przez pana Duszka, no i mówi, że ja uważam, że ten kandydat powinien startować, bo tamto i tak dalej. Nie. No to jako osoba też i przecież uczestnicząca w życiu społecznym i tak dalej, ma prawo takie. Uważam, że nie powinno się odbierać prawa też i osobom duchownym do tego. No to oczywiście jest zawsze tu będzie dyskusja, nie? Czy w jakim stopniu. Ja bym bardziej się skupił na konkretach, a teraz właśnie przejdę do bardziej może merytorycznych kwestii. I teraz sprawa tych 100 milionów. Drodzy Państwo, jak ja to widzę, jak pan Duszek tutaj przeskoczył, trochę wyszedł przed orkiestrę, można powiedzieć, nie? Chciał tutaj ubiec konkurencję polityczną czy kandydatów, że to właśnie dzięki tutaj, tak ja przynajmniej zrozumiałem z poprzedniego spotkania, dzięki panu premierowi i tak dalej, nie? On tutaj stawiając się, czy tak negocjując te kwestie właśnie, żeby dla Międzyrzeca najwięcej pozyskać właśnie na takie rzeczy kultury, między innymi właśnie i ochrony zabytków i tak dalej. Ja mam tutaj moja opinia indywidualna, to bardzo proszę tutaj wysłuchać. Moja opinia jest taka. Każde miasto, każda gmina teoretycznie musiała dostać te pieniądze, dlatego że w przeciągu tej ostatniej kadencji bodajże podatki, szczególnie PIT-u i CIT-u, zostały obniżone najpierw z 19% do 17% i ostatnich chyba bodajże roku czy poprzednim zostały obniżone do 12% i została podwyższona kwota wolna od podatku do 30 tysięcy złotych. W związku z tym, z tymi kwestiami podatkowymi, gminy, miasta, które czerpały głównie właśnie z tych funduszy, z PIT-u i CIT-u i z tych właśnie podatków, nie, to by generowało największe dochody z tych kwestii, musiały w związku z tym dostać jakby dodowane właśnie przez te, jak to się mówi, czeki tak zwane, nie? I to też były te żarty z tymi czekami, gdzie premier jeździł i rozdawał tam, nie wiem, czasami mówili niektórzy pouważani. Ja nie będę tutaj komentował, bo to można teraz rozgraniczać, które miasto dostało więcej, mniej i dlaczego tak było, nie? Czy to załóżmy decyzje miejskie tutaj, nie wiem, naszych włodarzy, że oni przyczynili się składając te kolejne wnioski, ubiegając się o jakieś tam fundusze, czy oni, jakby można powiedzieć, wyszli z tematem tych dotacji, czy to na przykład, no tutaj jak się podkreśla cały czas, że to pan Marcin Duszek nam tu przyniósł razem z premierem czeki te, czy jak to nazwać, te pieniądze. Ja uważam, że to było pochodna tego likwidacji właśnie PIT-u i CIT-u i podwyższenia kwoty wolnej od podatku.
postanowiło argument, że wtedy państwo musi zasilić wszystkie gminy miasta właśnie z zewnętrznymi środkami. Bo to wynikało po prostu, że gminy popadłyby, można powiedzieć, duże zadłużenia i tak dalej. Nie? I tu był aspekt główny, dlaczego, bo przecież nie tylko Mindrzyc Podlaski dostał te dotacje, wszystkie miasta, miasteczka dostały również jakieś tam dotacje, nie wiem w jakim stopniu, większe, mniejsze, nie ujmując, nie rzeczywiście, może jakiś wpływ pana Marcina Duszka był, może gdzieś przy premierze stanął, to ja też tak żartuję, bo też przy premierze był w Mindrzycy, też przy nim stanąłem i mogę sobie uzurpować, że to może między innymi mnie też coś tam premier tego, tak zażartowałem oczywiście teraz. Bo chciałem zadać premierowi w tym momencie, kiedy były wybory prezydenckie, pytanie, ale mi się nie udało. Mi odpowiedział, że dziękuję, dziękuję, to znaczy mi podziękował, że może za moje pytanie. Jest taki 20-parosekundowy, proszę na YouTubie, na moim kanale zobaczyć. Nie tak, że premier mi osobiście dziękował. Może za to właśnie, że ja miałem taki fajny pomysł, żeby tu do Mindrzyca coś tam skapnęło. To tak na marginesie żartu. Dobrze, teraz przechodzę do następnej kwestii. Ja poruszyłem następną kwestię, drodzy Państwo. Tutaj pan Marcin Duszek mnie troszeczkę opacznie pewnie zrozumiał. Chodziło mi o to budowę, że jest zagrożeniem po prostu w energię cieplną. Nie? Poruszyłem temat. Pan Marcin Duszek to odbił w ten sposób, że niestety nasz pec jest sprzedany i tak dalej, kwestia lat temu, że nie ma możliwości i tak dalej. Nie chodziło o to, że przecież nie musimy kupować mleczarni, żeby się napić mleka czy browaru, nie? To tak na marginesie informacji. Chodziło mi o to, że jeżeli będzie likwidacja, czy może będzie, jest już propozycja Unii Europejskiej, że będą jakby wstrzymane dotacje, czy w ogóle zakaz instalacji pieców gazowych, nie? No bo głównie te nitki teraz gazowe zostały uruchomione i budowane. To teraz się pytam, czym mamy w końcu ogrzewać mieszkania, szczególnie starsi ludzie. Nie? I ja chciałem, może nieprecyzyjnie się wtedy wyraziłem, chciałem dopytać czy zapytać, czy miasto by partycypowało z elektrociepłownią naszą, czy tą ciepłownią naszą, w jakiś, nie wiem, w poszukaniu środków, dotacji, żeby można było te nitki rozbudowywać właśnie z naszej tutaj elektrociepłowni, żeby podłączać wszystkie budynki wolnostojące, bo wiadomo, że wszystkie budynki można powiedzieć takie wielkomieszkaniowe typu bloki są podłączane i tak dalej, jakby można powiedzieć z urzędu. Ale te indywidualne mieszkania, domy niestety, no tutaj jest aspekt taki, że to jest dosyć, no bo budowa takich nitek jest dosyć kosztowna i czy miasto nie mogłoby w takich kwestiach, nie wiem, czy pozyskać jakieś fundusze, czy partycypować w tych kosztach, nie, żeby usprawnić, czy do każdej przynajmniej w tych centrum, ścisłym centrum, czy poza centrum nawet mieszkaniach było to ciepło dostarczone kompleksowo. Mi chodzi o kompleksowo, bo zakładam, że na pewno PEC-u już na ostatecznie nikt nie zamknie, nie powie, że tam jest coś tam takiego Unia Europejska, no bo to jest już globalny system ciepłownictwa. Także tu już zakładam, że może w końcu dadzą nam spokój ci mędrcy z Unii Europejskiej. To następny temat, nie będę teraz tego wątku poruszał. Dobrze, drodzy Państwo, zostało nam jeszcze parę minut. Jest bardzo dużo wątków. Jeszcze przejdę do kolejnego, który tutaj jest moim zdaniem istotny. Też bodajże pan, nie wiem czy wszystkich tutaj wymieniłem, nie zdążyłem sobie tak skrupulatnie tego wszystkiego odnotować. Jeżeli Państwo zechcą, czy będą mieli ochotę, to proszę bardzo wejść. Ja tu podam później link do całości tej debaty organizowanej przez Marcina Duszka. I jeszcze jeden z bodajże po mnie z prelegentów. Aha, jeszcze taki wątek, nie? No bo tam pan Marcin zachwalał, bo żeby zamknąć temat właśnie tych wszystkich kwestii dotacji, że pan Marcin zakładał, że to dzięki właśnie te 100 milionów i tak dalej, że to dzięki, ja tam poruszyłem premierowi, że to wszystko tak było fajnie, te 8 lat kadencji, to ja zadałem pytanie na końcu, dlaczego PiS przegrał w końcu, jak był taki fajny i ten, no oczywiście tam odpowiedź padła, nie, że taka lakoniczna i tak dalej, nie. Nie będę tutaj jakby podsumowywał tych 8 lat, każdy wie, każdy, który uczestniczy, PiS bardzo duże błędy popełni, ja teraz je tak może moim zdaniem wyszczególnie.
Drodzy Państwo, i też dedykuję tę informację przynajmniej z mojej strony dla pana Marcina, że najprostszą rzeczą jest rozdać i myśleć, że się wygra kasę. Zobaczcie Państwo teraz, jak co najlepiej się udało tej władzy, która teraz przyszła do władzy. Ani nie potrafili telewizji porządnie przejąć, po bandzie poszli. Ani prokuratury nie potrafili, no bo prezydent zablokuje, etc. Bagno i po prostu no, krzyczenie o demokracji, drodzy Państwo, no komedia, kabaret. Już nie będę w dosadnych słowach tego mówił. Ale o co mi chodzi? Ale udało się, no tak, kwota do ten 800 plus od razu. No oczywiście to PiS jeszcze wcześniej uchwalił, to co wiem. Ale dla nauczycieli podwyżki, dla administracji podwyżki, wszyscy posłowie za. Najprościej jest rozdać kasę. To każdy polityk czy każda partia najlepiej to zrobi. I nic się tutaj, nikt nie oprze. No oprócz chyba bodajże, to co wiem, Konfederacja chyba miała jakiś tam, ale pozostałe partie, wszyscy podnoszą ręce do góry i głosują za, no, drodzy Państwo. No to tak właśnie PiS dlatego przegrał, że społeczeństwo miało dosyć tego po prostu rozdawnictwa, tej kiełbasy wyborczej i chwalenia się. 500 plus miało, drodzy Państwo, jaka była narracja początkowa narracja, że zwiększenie dzietności, że kobiety jak dostaną, te będzie więcej dzieci się rodziło. Jaki jest efekt? Spadło urodzenia jeszcze więcej niż... No a narracja jaka teraz jest? No, że żeśmy biedę zlikwidowali, że ze społeczeństwo nie... A ja powiem inaczej, drodzy Państwo. Czy za te pieniądze przez te 10 lat nie stały już by elektrownie atomowe dwie? Czy ci najbiedniejsi nie mieliby o połowę prądu, czy nawet może jeszcze tańszego, prądu tańszego? Ci najbiedniejsi, którzy się o tak wszyscy troszczą, ci politycy, nie? Tych najbiedniejszych się troszczą. Przyjedliśmy, zmarnowaliśmy te pieniądze zamiast zainwestować w coś konkretnego, co by przyniosło wartość dodaną. Ale niestety, tak jak społeczeństwo wybiera, jak się łakomi na takie puste slogany, że coś władza wam da, no to macie teraz. Abstrahując od kwestii też Unii Europejskiej, która też robi tutaj bardzo fajnie, notabene, który pan Morawiecki protestował przeciwko Unii, ale w Unii podpisywał wszystko i na wszystko się zgadzał. To będę cały czas to oczywiście podkreślił, przypominał. To tak aspekt właśnie bardzo honorowania przez pana Marcina Duszka, gdzie z nim mam tutaj bardzo ostrą polemikę odnośnie tej osoby pana Marcina, przepraszam, pana naszego premiera Morawieckiego. Tutaj niestety przykro mi panie Marcinie, ale mamy podwójny po prostu dysonans poznawczy co do pana Morawieckiego. Nie będę tu przytaczał pewnych kwestii, może następnym razem mi się uda, jeżeli pan zechce polemizować co do właśnie naszego byłego premiera. Dobrze. To teraz wydaje się, że już to byłby wątek. A, jeszcze tak, jeszcze co do debaty, już sobie przypomniałem. Ostatni chyba z mówców, jeżeli kogoś pominąłem, to przepraszam. Ostatni z mówców, którzy na tej debacie tak zwanej u pana Marcina Duszka właśnie, przypomnę, że to się odbyło wszystko w Kinie Sława, poruszył kwestię przetargów i tam była kwestia po prostu, że złożył oficjalnie uczestnictwo w przetargu, ale niestety dostał taką informację od administracji, od pani, która się tym zajmuje, że po prostu od burmistrza, że ten pan po prostu ma nie startować do przetargu, ma, bo nie i tyle, nie. To też zapraszam tego pana, nie pamiętam, czy może się przedstawił, nie miałem czasu po prostu aż na tak szczegółowo. Jest to też takie uciążliwe, że dosyć cicho przy tych mikrofonach, które były tam roznoszone, podawane w porównaniu z mikrofonem pana Marcina Duszka, to była taka troszeczkę dysproporcja w tym odsłuchu. Ale to już jest dźwiękowiec, który tam, czy ktoś to obsługiwał, te nagłośnienie, to już ja nie odpowiadam za to na tyle. W każdym razie proszę pana, jeżeli pan ma jeszcze i słyszy i ogląda po prostu w tym momencie ten kanał i ma ochotę, to zapraszam tutaj do redakcji, do studia z jakimś kontaktem. Możemy temat poruszyć i bo pan wspomniał, że ma na to dowody, także zapraszam. No i dobrze.
Tak, kończąc, nie wiem, czy wszystkie tutaj tematy wyczerpałem, bo jeszcze, no aha, momencik, bo jeszcze miałem do pana Marcina Duszka ze swojej strony troszeczkę więcej pytań. Nie było możliwości, bo to była taka. A, jeszcze pan Marcin Duszek wspomniał, że ja tam w tym moim wywodzie, czy w moim takim może słaboskładnym, czy w takim mniej precyzyjnych tych pytaniach, czy takich rozciągliwych, może przepraszam za to, ale no, jeżeli ja się tam zajmowałem i transmisją, i obsługą, i kamery, i sprawdzania, i tak dalej, no to przepraszam państwa, ale taki właśnie podział, tak jak w tej chwili, nie muszę nadrozować, także, a już mam swoje lata, nie jestem taki. Można powiedzieć, że parę rzeczy mogę ogarnąć, to tak z góry jeszcze raz przepraszam. I jeszcze takie wątki, tak. Aha, właśnie to poruszałem kwestię infrastruktury. Drodzy Państwo, jeszcze raz przypomnę Państwu, że z każdym statucie miasta i gminy jest pisane dbanie o infrastrukturę, właśnie między innymi o te toalety, między innymi o kosze na śmieci, między innymi o drogi, ścieżki rowerowe, etc., dziury w drogach. Jest obowiązek miasta i gminy dbanie o to. To jest w statucie każdego miasta. Za to włodarze, burmistrzowie, radni biorą kasę i łaski nam nie robią. Oni muszą tego pilnować, nadzorować. Bo jeżeli tego nie powinno być coś takiego, chyba nie wiem, czy się zmniejszyło teraz odnośnie referendum. Powinniśmy jako my obywatele, załóżmy jak kadencja 2-5 lat, powinniśmy zwołać referendum i takim panom podziękować. Kolejne wybory lokalne tutaj do Rady Miasta na przykład, nie? Bo jeżeli w takich podstawowych rzeczach, jeżeli w statucie miasta jest pisane dbanie o infrastrukturę, nie? Czy budowę tej infrastruktury, nie wiem, czy no infrastrukturę mówię ogólnie, czy to jest żłobek, czy to jest, nie wiem, jakaś piaskownica, czy jest plac zabaw, czy to jest ścieżka rowerowa, czy jest droga, radni czy burmistrz mają o to dbać. Za to my im płacimy. Myślę, że nie małe pieniądze, nie? I łaski nam nie robią. To jest taki jeden z elementów, gdzie burmistrz czy radni wyjdą jakąś propozycją, jakąś taką, nie wiem, bardziej strategiczną. Nie wspomnę tutaj oczywiście strategicznie, pomyślę budowa górki czy piramidy, jak to wcześniej nazwałem. To absolutnie nie, ale na przykład jakich, no to tak jak pan wspomniał, na przykład budowa jakiejś takiej tej części kontenerowej, nie wiem, czy ja to poruszyłem, bo tam też pan wspomniał, żeby taki pomysł, nie, żeby przy naszej tutaj pasie kolei wybudować, czy jakiś taki pomysł na biznes taki właśnie, taki z PKP, po prostu takiego jakiegoś placu kontenerowego, nie, jakiś taki pomysł, żeby wykorzystać tą naszą infrastrukturę części kolei, nie, to też jest jakiś pomysł, na przykład coś takiego, nie. Jeżeli włodarze czy ktoś wychodzi z takim aspektem, takim można powiedzieć prorozwojowym dla miasta, nie? No to jest okej, okay, nie? Jakiś, później jakiś do tego projekt, jakieś takie wdrożenie w sensie takim, nie, jakichś badań takich właśnie, nie takiego na hura, że my mamy pomysł i lecimy i robimy, nie, i kupę kasy wydajemy, a później się okazuje plajta, no. Nie chodzi o to, jakieś takie przemyślane, można powiedzieć jakieś takie konkrety, gdzie moglibyśmy jakiś zrobić jakąś wartość dodaną. To taki wtrącenie. I tak, co jeszcze tu chciałem? To chyba tak ogólnie tyle. I tak, na zakończenie, jeżeli chodzi o debatę zorganizowaną przez pana Marcina Duszka, to powiem tak. Wielkie uznanie mam dla pana Marcina Duszka, że podjął temat, zainwestował, można powiedzieć, medialnie, bardzo w rozbudowany tutaj taką otoczkę. Właśnie medialną, nie? Zorganizował wstępnie pierwsze spotkanie, prezentację swoich tutaj kandydatów na radnych plus własną osobę i później zorganizował debatę, aczkolwiek tu mam swoje zdanie co do debaty. Aha, jeszcze, bo zarzucił mi pan Martin, że ja pół godziny zadawałem pytania. Panie Marcinie, bardzo proszę. Jeżeli chodzi o skrupulatność, żeby panu też nikt nie zarzucił, tak jak pan tam podjął, że pan powiedział, że nie 300 tysięcy, tylko 299, to bardzo proszę, nie 30 minut. Ja zadawałem pytania, tylko chyba 5 czy maksymalnie 6 minut, może, nie? Całościowo, nie? Także bardzo proszę, dysproporcja była w stosunku do pana kolosalna. Także te bałmoty, które ja wspomniałem, pan się zdenerwował wtedy, widzę, nie? Że tak to, ale przypominam, warto treściwie i żeby była taka. Można powiedzieć,
debata polega na tym, że ja mam też prawo panu wtrącać jakieś sugestie czy spostrzeżenia w danej kwestii. Nie, to nie jest debata, że pan ma monolog 10-15-minutowy na każdą odpowiedź, na każde pytanie takie rozbudowane. Debata polega na tym, że w trakcie rozmówca pan tak samo dla mnie, czy ja dla pana mam prawo po prostu no, wejść w słowo i dopytać, czy ewentualnie dopowiedzieć, z czym się nie zgadzam. To ten wątek bardzo proszę też mieć na uwadze. Dobrze, drodzy państwo, i tak zamykając. Wspomniałem, że mam duże uznanie dla pana Marcina Duszka. Zorganizowaniu po prostu tej takiej otoczki całej tutaj i dosyć mi się wydaje tam, no nie powiem 100% sprawnie, ale na jakimś poziomie takim w miarę sensownym i to jest duże uznanie, jeszcze raz powtórzę, dla pana Marcina, że potrafił to zrobić, podniósł, jak to się mówi, rękawice, wyszedł pierwszy z propozycją takiej debaty. Uważam, że to jest moim zdaniem obiektywnie, ja to tak podkreślam. I teraz tak, wracam do tematów pozostałych kandydatów. Proszę, drodzy państwo, jeżeli nawet sami nie potraficie, oprócz wydrukowania ulotek, oprócz rozwieszenia banerów, nie, to ja nie wiem, ja nie mam słów, nie. Nie twierdzę, że ja będę tutaj na tyle krytyczny, a będę krytyczny. W porównaniu z panem Marcinem Duszkiem, no to o czym my w ogóle rozmawiamy, drodzy państwo? Czy z tych sześciu kandydatów, pięciu, no bo załóżmy, pan Marcin wyszedł z propozycją, nie pięciu kandydatów, nie mógł chociaż jeden zaryzykować? Niczym nie ryzykuje, tak. Jeden kandydat, już zaraz momencik. Nie widziałem żadnego nawet takiego konkretnego spotu. Takiego konkretnego mówię oczywiście, żeby można było coś podjąć taką dyskusję, nie jakiś tam tylko taki monolog, co my byśmy nie zrobili, co byśmy tutaj nie ten, no, no a ostatni taki, no może nie ostatni, ale taki filmik na przykład pana Kardiusza Janusa, nie, że tam był ten temat odnośnie sali, czy tam chyba chodziło o to, że on zaprotestował na sesji, że nie dopuszczono do głosu, że tam jest po prostu zero takiej demokracji i tak dalej. No panie Arkadiusz, to pan to dopiero teraz to odkrył? Że pan się zderzył z rzeczywistością naszą lokalną, że nie ma u nas pluralizmu i demokracji, że nie można zadawać pytań na sesji Rady Miasta, bo pan jest niedopuszczany? Ja już tam od 2 lat nie chodzę, bo nie mam po co po prostu. No. 10 minut trwają sesje Rady Miasta. No. Panie Arkadiuszu, no, o czym mowa? No. Koniec, kropka. Następny kandydat. Dobrze, to było tak. O. Obejrzałem taki dosyć krótki, 10-minutowy bodajże taką prelekcję, czy taki wykład, można powiedzieć, prezentację też, nie? Tutaj kandydata z Komitetu Niezależni Mieszkańcy. I stwierdzam, że no, drogi kandydacie, no niestety, no powinien się stawić na tę debatę, nie przyjść, nie? Przeczytać z kartki w ciągu 10 minut i z boku zdjęcie zaprezentować swoich radnych, no to chyba, przepraszam, no niestety, no nie wystarczy, żeby coś tutaj, moim zdaniem, nie? Dlatego, no trzeba było bardziej podjąć te rękawice i bardziej wyjść z tematem. Także to. No nie wiem, ja nie mam tutaj odnośnie tutaj, bo mówię oczywiście kandydacie tutaj właśnie z panem Bartoszczykowi, tak, Bartoszczyk, który startuje też na urząd burmistrza miasta. Nie wiem, przepraszam, czy nazwiska nie przekręciłem. Tak samo pan Mironiuk. Czy było jakieś w ogóle taki, no chociaż tutaj do 10-minutowy filmik, nie? No i na końcu też proszę zagłosować na mnie, no. Drodzy państwo, no radni też, no rozumiem, na Facebooku każdy się prezentuje, tak, no ale proponowałem jakąś debatę między radnymi,
Nikt po prostu, każdy olewająco, nie chcę brzydkich słów używać, nie? Przecież nikt byś państwa nie płacił za to, nigdy nie było po prostu darmowa dla państwa reklama. Oczywiście jest zderzenie się z rzeczywistością, jest zderzenie się z ryzykiem, nie? Ale polemika zawsze jakaś tam powinna być. I nie kartka, tylko taka, proszę o dziś na ulicy i zagłosuj na mnie, no bo jestem fantastyczny, no. Najlepszy na świecie. Drodzy Państwo, no to w ten sposób. Teraz wracam do pana Mironiuka. Tutaj pan Bartoszczyk to miał chociaż te 10 minut, nie? Ale nie widziałem żadnego takiego konkretnego, jakiegoś takiego spotu, czy jakiegoś takiego, może gdzieś tam mignęło, ale ja nie zwróciłem uwagi, może do mnie to nie doszło. Tu przeglądam różne strony, różne ten i nie zauważyłem, jakieś zdjęcia, fotografie, tak, oczywiście były tam, ale no nie wiem, no jeżeli się kandyduje, tutaj porównuję załóżmy z panem Marcinem Duszkiem, no to kolosalny kosmos. No, no, drodzy Państwo, no chcecie na 5 lat otwierać kadencję, kandydować, na 5 lat ewentualnie, jeżeli zostalibyście wybrani, ani ryzykujecie w sensie takim, żeby się spotkać, żeby porozmawiać, żeby jakiś, odbyć jakąś taką rozmowę, czy radni, czy kandydaci na burmistrzów. No drodzy Państwo, no to ja tutaj, no nie wiem, no zaraz się pewnie nam zakończy dzisiejsze wydanie. Jeszcze wspomnę o panu Litwiniuku. Widziałem chyba przed świętami dzień plakaty, tylko i wyłącznie na paru miejscach, nie wiem. No panie Pawle Litwiniuk, no. No dobrze, no tak, to jest debata. Debatujmy w ten sposób. Z naszymi społeczeństwem, ja wiem co teraz mówię, to jest takie po prostu, ktoś się po prostu uśmiecha, ze mnie się śmieje, no ale to drodzy Państwo, śmiejemy się sami z siebie, no, że dajemy się po prostu robić, urabiać, tak, że ktoś nam wręczył lotkę, no i powie, jestem, proszę tu kandydować. Jest 90 bodajże 4 kandydatów, startuje do Rady Miasta, no. Czy z tych 94 nie podniósł żadnej rękawicy, żeby przyjść naprawdę na to spotkanie do Marcina Duszka. Tam młody chłopak przyszedł, nie? Z jakiejś tam opcji chyba, który nie kandyduje i te parę kwestii poruszył. Miał odwagę, zapytał, nie? To mu tam leżało, tam jak to się mówi, nie? Pytania lepsze, gorsze, nie? Ale zadał, nie? I to jest szafoba. Zapraszam tego młodego człowieka ewentualnie, bo też elokwentnie tam pewne kwestie poruszył. Jeżeli słucha i ogląda. Tutaj wracam też oczywiście, zdaję sobie sprawę, że takich rzeczy jest dosyć dużo i może większość nie ma czasu się tym interesować, ale drodzy Państwo, wybieramy na 5 lat naszych włodarzy, nie? I co, znowu kolejny wybuduje nam taką piramidę za parę milionów złotych. No. Ja nie ganię tutaj jak sama jednostki typu burmistrza, bo on ma ludzi, on powinien mieć ludzi odpowiedzialnych, którzy też wspólnie podejmują decyzje, ci radni, no, drodzy Państwo. Przecież to jest naprawdę. Ja nie wiem, no nie mam tutaj, żebyście mnie dobrze Państwo rozumieli, ja nie mam na to słów, jak my jesteśmy tacy obojętni na to, jeżeli nasze wspólne podatników pieniądze się marnuje. No. No dobrze, drodzy Państwo, półtorej godziny mamy za nami. Nie wiem, serwer na razie coś tutaj nie odpowiada, w sensie nie blokuje nas. W każdym momencie przepraszam Państwa, że może nas wyłączyć, żebyśmy mogli tu dalej do Państwa tutaj jeszcze zobaczyć, czy jest transmisja, bo też czasami YouTube potrafi nam tutaj zaskoczyć tak dziwnie. No dobrze, jest transmisja, na razie jest. Także nie wiem, no proszę o komentarze, widzę, że nikt się tym nie interesuje. Zaraz, czy to przypadkowo się tu włączyło. Jeżeli ktoś ogląda, chociaż jedna osoba, proszę się przywitać, nie? I zadać jakieś pytanie. Ja tu jeszcze wrzucę, czy to się wyświetla na beletce. Zobaczymy. Czy to się wyświetla nam tu na beletce? Aha. Dobrze. Dobrze. No tak, drodzy Państwo, coś tutaj technicznie się wydarzyło, ale. Aha. Dobra.
No dobrze, jesteśmy ponownie. Musiałem opanować znowu kwestię transmisji, bo jak zwykle musi coś się wydarzyć takiego nieprzewidzianego. No dobrze, proszę o pytanie, drodzy Państwo, z tymi wątkami, które tutaj poruszyłem. Zdaję sobie sprawę, że czy nikt nie ma odwagi, czy może każdy ignoruje to, co powiedziałem, jakiś może niezbyt, może elokwentnie, niezbyt sensownie, ale jeżeli ktoś potrafi lepiej, czy sensownie, to zapraszam do stacji, do kanału. Także jeżeli ktoś będzie przy powtórce oglądał, też zapraszam pod komentarze. Proszę o subskrypcję kanału. Też, ale proszę oczywiście o komentarze merytoryczne, bez żadnych takich epitetów niecenzuralnych po prostu, no bo to bez sensu. Oczywiście ja tam nie będę blokował czy wycinał, bo nie mam takiego charakteru. Każdy może sobie gadać, co chce, ale uważam, że zwykle powinno się odnosić merytorycznie do kwestii, a nie opisywać, że no co mam, siwe włosy na przykład, bo mi się nie podoba. No mam, no takie mam, no. Mam odstające uszy, no mam, no i co, no. Jeżeli to ma być rozmowa i komentarz i merytorycznie, no to trudno, no to. Niech ktoś się wyżyje, za przeproszeniem. To już tak też jest w społeczeństwie, że ktoś musi, inaczej się udusi, jak się komuś nie dopiecze. Bardzo staram się tutaj zachęcać do Państwa, żebyście wspólnie, bo tak generalnie chodzi o to, no bo taka prowadzenie takiego kanału tylko wyłącznie sobie amuzą, to też nie ma sensu. W jakiejś perspektywie staram się może lepiej, gorzej, ale wyjść do Państwa z jakąś propozycją. Nie miałem bardzo czasu, chciałem zorganizować taką sondę uliczną, no ale już jest parę dni do wyborów. Może by się udało, dzisiaj pogody nie było bardzo takiej, żeby przeprowadzić na miasteczku taką właśnie zapytanie do mieszkańców. Jak widzą i postrzegają kandydatów, i czy znają kandydatów w ogóle, i czy ewentualnie pójdą na wybory. To takie podstawowe pytanie, czy mają na kogo zagłosować. To tak a propos. No cóż, nie wiem jak Państwo, ale widzę, że nikt się nie chce czy na Skype'a, czy na YouTube do nas tutaj zajrzeć. Może to jest też kwestia, nie wiem, może też jakości. Ostatnio się starałem trochę zwiększyć ten temat odnośnie jakości, bo transmisję w HD żeśmy puścili. No jest to też kwestia po prostu takich rzeczy jak osprzętowienie lepsze i tak dalej, no. Ale to, jak wspomniałem, prowadzę ten kanał tylko i wyłącznie społecznie. Także jako wolontariusz, może tak, jako wolontariat taki akurat medialny. Inni, przypominam, że inni się interesują sportem, inni na przykład chodzą na ryby, czy na grzyby, czy na przykład bieganiem, o właśnie maratonów, także, a ja się zajmuję właśnie takim kanałem lokalnym, regionalnym, także zapraszam przede wszystkim Państwa do współtworzenia takiego kanału. No i chyba będziemy kończyć na dzisiaj 49. wydanie. Następne prawdopodobnie może zorganizuję w czwartek. Już takie ściśle, takie chciałbym, żeby Państwo coś skomentowali przed wyborami. Może coś by, jakiś był odzew tego mojego dzisiejszego wywodu odnośnie tej debaty, która miała być, a się nie odbyła. Inni, tam były te kwestie też poruszane, że pan Marcin Duszek poruszał, że no inni by przyszli, ale wszyscy jak przyjdą, no wiadomo, że to jest niemożliwe, żeby wszyscy przyszli z różnych względów. No mówi, chociaż dwóch, żeby było, no. Tak jak wymieniłem, pan Janusz zaskoczony był też, no oczywiście robi tam filmiki różne, to z różnych tych, no. Panie Arkadiusz, no. Wszyscy widzimy, jak jest, czy tu parkingu nie ma, czy tu drugiej ścieżki, no przecież nie chodzi o to, powtarzam jeszcze raz.
Burmistrz, radni są od tego, żeby dbać o infrastrukturę. Łaski nikt nie robi. Nie musimy się w ogóle patować tym, jako wyborca, mi to nie interesuje. Ma być budowana droga, jeżeli w danym miejscu jest potrzebne. Ma być budowany parking, jeżeli jest potrzebny. No. Radni są od tego, żeby gdzieś tam społeczeństwo zorganizowali raz na kwartał jakieś spotkanie. No, drodzy Państwo, czy to jest wielka filozofia? Nie trzeba to przed wyborami takich rzeczy podnosić. Podnosić można jakieś strategiczne rzeczy, nie wiem. Budowa właśnie takich kolektorów cieplnych, specu na przykład, bo Unia Europejska będzie zaraz zamykać gaz i tak dalej. No już tak mówię, tak przenośnie oczywiście. To są kwestie istotne. A nieistotne jest jakaś ścieżka tam gdzieś, nie wiem, na Łysą Górę rowerowa, czy tam, nie wiem, czy gdziekolwiek u nas, nawet nad rzeką. No to przecież to jest śmieszne, no. To ścieżkę to można sobie nawet, nie wiem, w czynie społecznym wybudować już, jakbym się zdenerwował, no, z łopatą, tak jak kiedyś poszedłem budować dla telekomunikacji kanalizację telefoniczną w latach 90. No, po pracy szedłem i łopatę wybrałem, bo komitety były telefoniczne, nie? No, drodzy Państwo, no. A, już nie będę, bo to jest po prostu kabaret, co się rozrobi. Panie Arkadiuszu, no i robi pan te filmiki gdzieś tam na ulicach, bo tutaj coś tam, bo tutaj coś tam. No to jest bez sensu po prostu moim zdaniem. Niech pan się nie obraża, ale to przyjdź pan na debatę, debatuj pan, poruszaj pan konkrety, czy tam mniej konkrety, ale wspólnie, bo na tym właśnie polega. Ta wspólna debata polega na tym, że wychodzą z tego może jakieś fajne pomysły później, no. To jest no, racjonalne i jasne. No. Mi się wydaje, powinien pan z tych wszystkich pozostałych, bo pan Duszek zaproponował taką debatę, no z tych 5, a pan mieć odwagę i przejść, nie mówię o ostatnich. No tak jak wspomniałem, no, czy pan Mironiuk, czy pan Bartoszczyk, no co, no 10-minutowy spot i skrzyczane z kartki wideo. I zagłosujcie na nas, na naszą tutaj ten, no, drodzy Państwo, nie obraźcie się, no ale to proponowałem tu w studiu, że ktoś tam nie chce do Marcina Duszka przyjść czy coś, nie, dwóch, trzech chociaż, no. Ale rozumiem, że to nie jest, ja bym mógł do kogoś pójść, nie, zorganizuj pan, panie Mironiuk, czy panie Janu, zorganizujcie sami, ja przyjdę, czy nagram, czy pozwolicie, zadam pytania, nie? No oczywiście nie będę przychodził, jeżeli to by miał być tylko takie po prostu reklamówka, no bo to z reklamówki się płaci, nie, to jasne, nie? Że miałbym kogoś lansować tylko dla lansu, a nie zadawać pytań, no bo to nie jestem od tego, żeby jestem wyborcą i tak samo jak i nie, a oprócz tego, że naprowadzę taki lepiej, w lepszym stopniu lub gorszy taki kanał, udzielam się tak w ten sposób, myślę, że społecznie też jakś realizując te tematy i tyle, nie? Dobrze, drodzy Państwo, ja powolutku widzę, że nikt nie chce zabrać głosu. Każdy, nie wiem, wstydzi się, czy w ogóle postrzega to, nie wiem, negatywnie moje tutaj wypowiedzi, ale to już jest Państwa sprawa. Nie będę tutaj, no jakby się narzucał, mogę tylko złożyć taką deklarację, że następne wydanie będzie prawdopodobnie w czwartek, to ostatni dzień ciszy wyborczej. Wieczorem też 20:30, myślę, że tak się to wydarzy, jeżeli ktoś będzie miał ochotę. To będzie poświęcone raczej kwestiom państwa, jeżeli będzie 20:30, jeżeli w ciągu tam 15 do pół godziny nikt się nie pojawi na czacie, to będę kończył te wydanie, bo to bez sensu jest bez Państwa tutaj jakby relacji czy jakiegoś współuczestniczenia w takim no, zabieraniu głosu na pewne kwestie tutaj społeczne nasze, naszej wspólnoty, no cóż mam dopowiedzieć. No. Tyle. Dobrze, ja może tu zaraz technicznie muszę tu pewną rzecz załatwić. Dobra. No to cóż, będę się z Państwem żegnał, życząc dobrej nocy, no i pozdrawiam.